Słuchajcie, dzisiaj wypowiemy się o Jacku. Z kanału, jak to ogarnąć? Ten krampa, wiecie, co ma, liwkę i w ogóle... Dokładnie wiecie, który, nie? Oczywiście, słuchajcie, Jacek dostał od nas prezent. Nie wiecie, jaki prezent? Właśnie taki. No. Bo na tylko taki zasługiwał. Oczywiście, no wiecie, no. Kwiaty, je rozy i te wszystkie róże i w ogóle. Po prostu, Jacku, wiesz, te zgniłe róże musiały być dla Ciebie. Jak wybieraliśmy, świeżych nie było. No, także Jacek, słuchajcie, dostał od nas prezent. Niestety, no nie otwierał. Mimo płukania, mimo nawalania w drzwi, Jaca nie otwierał. Jacku, już drugi raz, pamiętaj. Za trzecim razem wchodzimy z buta. Wiesz, jak jest Jacku, nie? Mówią do razy sztuka. I słuchajcie, ludzie nie wierzą, że prezent od nas otrzymał. Naprawdę słuchajcie, prezent był super kwiatki na nową, nową drogę życia. Jacku, a ty byłeś taki cwany, że kogoś tam bezwładnisz i, i wezwiesz policję. Tylko wiesz, twoi sąsiedzi wszyscy się śmieją z ciebie. Jesteś po prostu mędą społeczną na klatce. Ty, Jacu Nie tylko zastanawia jedno. Słuchajcie, nawet osoby, które przychodziły do cioci. Słuchajcie, tak moi drodzy, niektóre, niektórzy sąsiedzi od Jacka z klatki przychodzili do tej cioci. Gdzie Jacek zabronił. Zabronił, e, żeby po prostu do cioci ktokolwiek przychodził. Wiecie, słuchajcie, mówię z pełną odpowiedzialnością, że Jacek ciotkę wykończył. A skąd to wiem? od osoby, która przez krótki czas zajmowała się ciocią. Wiecie jakie były metody Jacka? Po pierwsze, nie myć cioci, po drugie zrobić tak, żeby odeszła jak najszybciej. Także Jacek stosował technikę taką. Wystawiał ciocię koło okna, słuchajcie, w samej koszulce otwierał okno na oścież w zimie, żeby ta biedna ciocia dostała, słuchajcie, zapalenia płuc, a tłumaczył się ludziom, którzy przyszli, właśnie tej kobiecie, którą się, która się opiekowała ciocią przez pewien czas, dlaczego tak robi, odpowiedział, że ciocia śmierdzi. Ale Jacku, Jacku, drogi, to, że nie miałeś się gdzie znaleźć i chciałeś przejąć, słuchaj, e, mieszkanie cioci, to nie, nie hmm, nie ubliża ci do tego, że jesteś po prostu nierobem. I ta wiązanka specjalnie dla Ciebie zrobiona doszła. Ty doskonale wiesz, że ty jesteś skończony. Tylko jeszcze nie wiesz, kiedy będzie koniec. Bo Jacku, czy to tutaj, czy w Warszawie, czy w Nowym Jorku, doskonale wiesz, że można cię łatwo skończyć. Ale chodzi o to, to nie chodzi tak, żeby go złapać dać mu popysku. Tylko żeby Jacek odpowiedział za wszystko, przed wymiarem sprawiedliwości. Tego, czego się dopuścił. Względem cioci. Bo względem cioci na pewno przyczynili się do śmierci ciotki. Tylko Jacuś. Kto teraz? Następny? Twoja mamusia? To ja! Słuchajcie, zrobimy to tak. Może ze starą Kurządkowską się, słuchajcie, umówimy. No Jacku, jeszcze byłoby fajnie. Wiesz jak? Żebym ja został twoim ojczymem, nie? No wiesz, z twoją mamusią porozmawiam, wiesz. Na starej pójczy, młody chuj ćwiczy. Może jej się spodoba. No w końcu jej syn musi mieć to po kimś, że ludzi młody, że lubi młodych. Może ona też lubi młode? Twoje mamusia? I nie to, żebym ją obrażał, ale wiesz, no. Fajnie by było mieć takiego Jacusia, niunia. Także Jacuś. Akcja mamusia rozpoczęta. Nie mówcie tutaj, ja jego rodzina i w ogóle. Tylko słuchajcie, no, ja chcę po prostu zostać ojczymem Jacka. Taki wyznaczyłem sobie cel. Słuchajcie, zabawię się z jego mamusią, no bo jego mamusia też, słuchaj, no lubi młodszych, no może polubi, no. No co, no słuchajcie, jeszcze 5 minut na kutasie, jak w pierwszej klasie. Może przed grobową deską jeszcze by uświadczyła, nie? Miłość wieku nie liczy. Miłość wieku, nie mówcie mi, że to stara. To młodość druga, słuchajcie. 21 roku młodość.